Dzień dobry. Chciałem Państwu przypomnieć dzisiaj artystę, który ogromną popularność zyskał w latach 80., na początku lat 90. Cała Polska śpiewała przeboje zespołu Universe, bo właśnie o Mirku Bregule i zespole Universe będzie ten program. To był zespół bardzo kontrowersyjny, ale w takim pozytywnym znaczeniu. Z jednej strony uwielbienie tłumu, płyty sprzedające się w bardzo dużych nakładach, pełne sale koncertowe, z drugiej strony zupełny brak grupy Universe w rozgłośniach radiowych, w telewizji. No przepraszam, dwukrotnie byli w Opolu. Najpierw słynną piosenką Mr. Lennon, która zawojowała całą Polskę i później jeszcze po kilku latach, ale był to zespół, który nie gościł na antenach ogólnopolskich. Generalnie podkreślić chciałem to, był to zespół, który został wykreślony w tak zwanym showbiznesie warszawskim. Zespół, o którym należało mówić tylko źle, należało nie grać jego piosenek, a jeżeli już zagrano piosenki grupy Universe, to odpowiednim negatywnym komentarzem. To jest specyficzna sytuacja w historii polskiej muzyki rozrywkowej, bo przecież Mirek Bregula to artysta kompletny. Człowiek, który potrafił pisać przepiękne melodie. Ja jestem nawet w stanie uznać, iż był jednym z najciekawszych melodystów w polskiej muzyce rozrywkowej obok Seweryna Krajewskiego. Pisał także bardzo przejmujące, osobiste teksty, które były historiami z jego życia. To był człowiek, jak mówią o nim przyjaciele, bardzo solidny, naturalny, opiekuńczy. Także podkreślano, iż Mirek nie urodził się we właściwych czasach dla niego. To nie były dobre chwile dla delikatności w muzyce, dla delikatności w ogóle generalnie w życiu. 2 listopada będziemy obchodzić kolejną rocznicę odejścia Mirka Breguły, tego tragicznego odejścia, kiedy postanowił zakończyć swój żywot na ziemskim padole i rozwiązać tym samym swoje problemy, które nawarstwiały się w jego życiu. Pozostała jednak wspaniała muzyka. Pozostali przyjaciele, między innymi Henryk Cich, jego partner muzyczny, druga połowa grupy Universe, który kultywuje pamięć o Mirku Bregule i o twórczości zespołu, grając jako Universe do dzisiaj. Przed nami 50 minut muzyki zespołu Universe i wspomnień Henryka Cicha o tym bardzo znaczącym artyście. Jeszcze na marginesie chciałem powiedzieć, iż te wypowiedzi Henryka Cicha są tylko drobnym fragmentem większej całości, która na pewno na antenie Radia Poznań wkrótce się ukaże. Przed Państwem Mirosław Breguła i jego muzyka. Żyłeś przez tyle dni, autograf mu dałeś, by odjechać i znów się spotkać z nim. Dosięgło cię aż 5 kul, by zadać śmiertelny ból, by zdławić głos, co jeszcze śpiewać mógł brzmieć, mógł ludziom radość dać.
wrażliwych serc. Twój Pan ci oddaje cześć, czekając. Kiedy spotka cię, nie płacze, bo szkoda łez, że świat tak okrutny jest, zabija. Bezwitośnie szerzy śmierć. Przeczytaliśmy ogłoszenie w gazecie, że powstaje studio piosenki w Katowicach
I jakby to było gdzieś tam nawet niezależnie od tego, ja zawsze chciałem zobaczyć, jak studio wygląda, po prostu takie nagraniowe, bo to mnie zawsze interesowało. I ja w tym ogłoszeniu wyczytałem, że to będzie studio, że ja po prostu zobaczę studio, a to się okazało taki nabór do zespołu, który się miał nazywać Studio Piosenki. Po prostu szukali chętnych, którzy mieli po jednej piosence zaśpiewać. I z tych osób, które by się nadawały, mieli stworzyć ten nowy zespół. To się odbywało w klubie Spółdzielca w Katowicach, tam na ulicy Pocztowej, niedaleko dworca. Już chyba w tej chwili tego klubu nie ma, ale ja przyjechałem, zanim pani, która otworzyła drzwi, doszedł taki chłopak, który miał ze sobą małą gitarę akustyczną. No i stanęliśmy w dwójkę i to pani otwarła nam i się pyta, czy my jesteśmy w dwójkę. Oczywiście no, nie mieliśmy o sobie zielonego pojęcia, więc nie. Każdy tam usiadł przy osobnym stoliku, dowiedzieliśmy się, w czym rzecz. Było tak, że ja najpierw zaśpiewałem przy fortepianie Deszczową nieznajomą. To był jeden utwór, który napisałem jeszcze w szkole, jak po raz pierwszy raz się zakochałem, szczerze mówiąc, no i tak jakby na to wpadło. Potem oczywiście paru innych wykonawców i między innymi ten chłopak z gitarą też zaśpiewał piosenkę o Izabeli. I to mi się też spodobało, co on śpiewał, pozostałe utwory mi się za bardzo nie podobały. Jemu, szczerze mówiąc, tamte inne też nie tylko ten mój. I okazało się, że mieliśmy się wszyscy spotkać jeszcze raz za tydzień, żeby już tam pewne rzeczy ustalić. Kto wygrał, kto przeszedł i tak dalej. No się okazało, że myśmy się z Mirkiem nie załapali do tego zespołu, bo to miało być coś w stylu jazzowo-swingowym, to w ogóle jakby nie w naszym stylu. Tylko jeszcze zaproponowali nam, żebyśmy my ewentualnie mogli podgrywać tym ludziom, którzy się w cudzysłowie, jak to mówią, nadawali. Ale to też jakby nie była nasza stylistyka. No i po prostu był ten moment taki, że no mi bardzo zależało na tym, żeby ten kontakt utrzymać. Zaprosiłem po prostu Mirka do mnie do domu, do Halęby. Po prostu jakoś to było tak, że ja powiedziałem mu, że chciałbym założyć zespół. On powiedział, że on też by chciał założyć zespół. Ale to było tylko takie wstępne jakieś takie nawiązanie kontaktu. Przyjechał potem do mnie z zeszytem swoich piosenek, ja też miałem tego swoje i na początku przez parę dni takich spotkań, bo przyjeżdżał 2 razy w tygodniu, chwaliliśmy się po prostu tym, co ja napisałem, co on. I było coś takiego, żeśmy się momentalnie, jeśli on coś grał, to ja dogrywałem zaraz po prostu jakby do tego, co on grał. Było coś takiego, że jakby no, nadawaliśmy na tej samej fali. Chciałem ci dać deszczem kwiatów okryć cię. Czasem porwał mnie wiatr. Chciałem siebie odnaleźć, lecz nie ma mnie. Tyle chciałem ci dać, ubrać miłość w spokój snu. Gdzieś byłeś, a ja twoich dłoni szukałam i twoich ust, bo ja przez ciebie zginę, bo ja przez ciebie nawet nie wiem, jak żyć. 100 lat niech chociaż minie, nim spotkam cię znów, proszę cię. Grałem nie fair, głupie kłamstwa, czasem flirt. Nie wiedziałem, że wiesz, przecież mogłaś pogadać, a tu tylko list. Mogę zmienić swój świat, byleś ze mną była znów. Cię tak, jak to było, gdy miałem 20 lat, bo ja bez ciebie zginę.
które chciałem ci dać. Witaj przyjacielu, no gdzieś ty był. Myślałem, żeś już spalił adres mój. Oto żona moja śliczna, a to mordka, to mój syn. Chodź usiądź, zaraz sprząt na cały stół. Byłeś prawie wszędzie, mówili mi. Podobno jesteś z Yeti, za pan brat. Wiesz, żartuję, ale w głębi duszy sam tak też bym chciał zobaczyć inny, lepszy może świat. Bracie mój, opowiedz mi wszystko, mam czas.
widzę ból. Bo tylko ból tak gasi każdą twarz, bracie mój. Tu też nie ma raju, o nie, ale dobrze jest, jak jest. Mógłbym opowiadać przez cały dzień, a potem jeszcze tydzień albo dwa. Nieistotne jest, co było, ważne to, że widzę cię i miłość, którą w sercu swoim masz. Trochę pochodziłem to tu, to tam, a czego chciał, tego nie wie nikt. Wiele razy zabłądziłem, byłem blisko nieba bram, a teraz chciałbym pożyć tak jak ty. Bracie mój, daleko szukałem, sam wiem, szkoda słów. Masz wszystko, czego chciałeś, więc się ciesz, bracie mój. Nie gadaj o raju, masz czas. Przecież nikt nie goni nas. Nie śpiesz się, nie goni nas. Mamy czas. Ja skończyłem technikum chemiczne, no i też musiałem po prostu podjąć po wakacjach jakiś kierunek. Ja w związku z tym, że skończyłem też szkołę w Chorzowie, no miałem możliwości pracowania w zakładach azotowych w Chorzowie Starym i to tak samo po prostu dojazd z Halęby z dwoma przesiadkami na godzinę szóstą do Chorzowa Starego, po prostu musiałbym o czwartej wstawać, więc troszeczkę mi to nie odpowiadało. Potem już faktycznie za niedługo był festiwal w Opolu, Mr. Lennon, no i trzeba się było zdecydować właśnie i ten zawód, który szczerze mówiąc nie mieliśmy go wyuczonego, stał się naszym zawodem oficjalnym. Mirek napisał wcześniej właśnie na podstawie tego też dojazdu właśnie do Chorzowa Batorego, do tej Huty i jego to faktycznie, no też podobnie jak mnie, nie do końca interesowało. On po prostu wsłuchiwał się w rytm tych maszyn, które tam gdzieś były, stukały i po prostu on sobie do tego stukania niekiedy po prostu wymyślał jakiś numer dla chłopaka, który miał no 17 czy 18 lat. Wtedy no wstawanie tak wcześniej i po prostu no to jakby on to wywalił po prostu w tym tekście totalnie. No i myślę, że wielu ludzi się utożsamiło z tym tekstem. Pierwszy raz smutny jak deszcz, ta pierwsza łza inna od wszystkich twoich łez. A potem strach, czy to przyjaźń, czy to miłość? Wiedziałaś już, czułaś przyjazd. Ten pierwszy krzyk. Bezbronny
pierwszy dzień, kiedy wszystko w środku śpiewa i gra, nadaje sens. Niesie się jak wiatr, i chociaż czasem trochę żal niespełnionych pragnień młodych lat, nie chcę cofnąć nawet dnia, bo to taka piękna miłość, mija czas. Już chyba wiem, jak naprawdę można kochać, dla kogo chciałbym żyć, bo jest już ktoś, kto ufa.
powstał w ciągu właśnie jednego dnia. Myśmy tam sobie też, tak wspominałem, coś, jakiś pomysł muzyczny był. I w związku z tym, że ja grałem na pianie i jakby wszedłem w pewnego momencie w te akordy z Because. Jakoś tak nam to spasowało, że ja to tak zagrałem. I jakby ten akord w pewnym sensie sprowadził nas do tematyki jakby zespołu The Beatles, czy rok wcześniej po prostu zginął John Lennon. I to jakby w tym momencie jakby tak naturalnie spasowało, że zaczęliśmy pisać tekst właśnie o Lennonie. Myśmy wtedy jeszcze nie byli nawet zespołem, więc to nie było tak, że my ten utwór specjalnie piszemy, żeby się gdzieś pokazać. On wyszedł jakby z potrzeby chwili, bo tam jest właśnie dosięgło cię aż 5 kul. Myśmy próbowali znaleźć informacje, czy to były 3 kule, czy to było jakoś, prawdopodobnie było ich 5, bo to też jakoś tam bardziej nam w tekście pasowało. No bo gdyby dosięgły cię aż 4 kule, w tym momencie byłoby o 1 czy 2 sylaby za dużo. Faktycznie staraliśmy się potem ten cały tekst jeszcze skorygować, żeby on był bardziej taki no po prostu spójny. Natomiast no zarzucano na częstochowskie rymy, dosięgło cię aż 5 kul, by zadać śmiertelny ból i tak dalej. Choć w pewnym sensie no, nikt na to nie patrzył tymi kategoriami, że są jakieś zasady, które albo się stosuje, albo nie. W większości naszych utworów no, mamy jakąś melodię, mamy jakiś rym, żeby to wszystko fajnie brzmiało. Natomiast no, wtedy na początku to nikt się nie zastanawiał, czy to jest lepsze, czy to jest gorsze. Tak jak powiedziałem, ten utwór nie był napisany, żeby go zaśpiewać na festiwalu w Opolu. I potem faktycznie przeszliśmy przez taką sieć eliminacji, to się nazywało OMPP, czyli Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Piosenki. Eliminacje lokalne były w Chorzowie, gdzie notabene w jury był Wojciech Mann wtedy. To też było dla nas wielkie takie wyróżnienie, że ktoś z Warszawy jest. I faktycznie udało nam się te eliminacje tam też wygrać. W związku z tym, że na Śląsku tych miast jest bardzo dużo, to jeszcze przed konkursem wojewódzkim był taki po prostu część miast, które właśnie tam Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice, Zabrze i tak dalej. Był następny taki przesiew. Dostaliśmy się do wojewódzkiego w Dąbrowie i potem był już bardzo dla nas ważny koncert, bo on się odbywał w Spodku. Thank you.
ty wiesz, to ty masz w sercu bukiet róż, to ty zostaniesz ze mną. Just
Jak to żyć?